Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj jesteśmy na Feniksie. Tutaj pan Krzysztof nas wozi. Mógłby pan powiedzieć parę słów o jednostce? Jednostka jest 25-metrowa, tak? Może mieć 30 ludzi. Na jednostce mogę mieć, to karta bezpieczeństwa wymaga, tak? No i co więcej mówić? Rybki łowimy, jak się uda, to nie jest źle. Nie jest źle. Mógłby pan powiedzieć coś na temat silników? Jak szybko ta łódź się rozpędza? Ile na łowisko w knotach płyniecie? Ta jednostka robi 20 knotów na godzinę, tak? I jest jednostką bardzo szybką. Przemieszczamy się bardzo szybko i zawsze temu właśnie mamy rybki, tak? Mógłby pan powiedzieć parę słów na temat samej maszyn, które mamy tutaj? Panie kochany, jednostki są dwie maszyny Mercedesa po 350 koni. Osiągają właśnie tą szybkość, to 20 knotów. I oprócz tego jest agregat też Mercedesa. 25 metrów, mówi pan, jednostka ma długości, to chyba najdłuższa jednostka tutaj we Władysławie. Jednostka wędkarska w Władysławie, tak? Co nam daje to, że jednostka jest taka długa? Ona jest bardziej na falach mniej kołysze, czy jak to jest? Powiem panu tak, im więcej wędkarzy, tak, znajduje się na jednostce, tym więcej ryb przede wszystkim na jednostce się znajduje. Powiem panu tak, bo mówią, że małe jednostki gdzieś podjadą w jakąś dziurkę czy coś tego, to jest lepiej, ale mi się wydaje, że nie. Właśnie im więcej ludzi, tym więcej rybek. Czyli rozumiem, jak państwo macie więcej... Więcej mobilizacji u szypra, tak? Że trzeba gdzieś jeździć, szukać i kombinować, tak? Bo jak 5 ludzi złowi rybki, no to spoko, to odpuszcza gościu i jedzie do portu, ale ja muszę 30 ludzi zadowolić, tak? Czyli rozumiem, że jak pan ma tyle ludzi na jednostce, no to w tym momencie może pan też sobie pozwolić na to, żeby dalej po prostu płynąć. Jak najbardziej. Przede wszystkim, że jednostka jest szybka, tak? I wtedy jeździmy dalej, dłużej widzi pan, ktoś akurat rybkę wyciągnął. No i o to chodzi właśnie. Trzeba dalej jeździć i szukać tej ryby, nie? No to wiadomo, że ta rybka już w tym czasie jest coraz mniejsza. U nas na Bałtyku naprawdę jest coraz mniejsza ta rybka. Przede wszystkim i coraz mniej. No dzisiaj mamy połowę stycznia, pogoda nas nie rozpieszcza. Mógłby pan powiedzieć parę słów o tym, ile mamy z skali Beauforta, jak to wygląda? No kolego, teraz od 13 zameldowali do 7 w skali Beauforta, tak? Ale posiedzimy gdzieś do 16, także będziecie mieli fajną atrakcję. Mam nadzieję, że jeszcze kolega złowi jakąś rybkę, że nie będzie tyle wymiotował i mam nadzieję, że coś powie. No naprawdę. Dobrze, dziękuję ślicznie za wywiad i idziemy łowić ryby. Jak najbardziej, zapraszam.